Cześć, fotograficzny program bez nazwy, Paweł Duma. Dzień dobry bardzo w ten piękny jesienny dzień. Przede mną świeżynka w pełnym komplecie takim sprzedażowym Z50 firmy Nikon, czyli amatorski bezlusterkowiec, pierwszy w tej firmie. No i tak naprawdę, tak jak wejdziemy ze sklepu, to mamy takie pudełeczko, więc bierzemy się za jego otwieranie. Pierwsza rzecz na górze tutaj włożona to jest ulotka reklamowa Akademii Nikona. Następnie mamy, co my tu mamy? Mamy oczywiście instrukcję, skróconą instrukcję, bo to jest taka króciutka instrukcja oraz gwarancję, 2 lata. Dobieram się dalej do tego pudełka. No i oczywiście, dobrze, proszę bardzo, jest samobody obklejone tutaj, jeszcze nówka sztuka, nieśmigana. Na pewno będzie tutaj obiektyw, bo to jest zestaw tak zwany kitowy i to jest ten tak zwany obiektyw typu naleśnik, pancake, czyli po złożeniu bardzo cieniutki, to później w zbliżeniach gdzieś tam będzie można zobaczyć. Mamy oczywiście paseczek, który założymy, bo zaraz zacznie się praktyczne używanie tego aparatu. Ja tu się dobiorę do tych folijek. No i oczywiście bez tego ani rusz, akumulator, uwaga. To jest zupełnie inny akumulator niż do tej pory w aparatach Nikona. To jest zupełna nowość. Mniejszy od tych akumulatorów, które są w większych aparatach. Ale to skoro już go wyciągnąłem, to od razu go sobie tutaj wciśniemy. Nie ma problemu. I od razu też zamontujemy sobie obiektyw. Bagnet, który jest w tej Zetce, to jest dokładnie ten sam bagnet, co w Zetkach dużych, czyli Z6, Z7. Więc te obiektywy będą, że tak powiem, hulały tak analogicznie jak do systemu lustrzanek Nikona. Ten sam bagnet, te obiektywy pełno i niepełnoklatkowe, czy jest sens, czy nie jest, nie ma sensu, pasują do siebie. No i oczywiście inna ładowarka do tego akumulatora. W pudełku tutaj więcej niespodzianek nie ma, więc ja w tej chwili założę pasek, żeby jednak mieć za co trzymać ten aparat. Jeszcze sprawdzę, czy oprócz, jeszcze jest przewód USB, ok? Ale to w tej chwili nam nie będzie potrzebne. Odkładam te wszystkie inne rzeczy, biorę się za uruchomienie aparatu. Aparat jest zamontowany na statywie tak, żeby wygodnie było pokazać Wam wszystko, co będę z nim robił. Włożyliśmy kartę pamięci. Jak widać, dla osób pracujących na statywie nie trzeba zdejmować płytki szybkiego mocowania ani aparatu ze statywu. Łatwo mamy dostęp do komory, akumulatora i baterii równocześnie. Uruchamiamy aparat, jest to pierwsze uruchomienie, w związku z czym aparat poprosi nas o wybór języka. Przy pomocy joysticka oczywiście ten język sobie ustawiamy na nasz polski. Super. I teraz tak, jesteśmy w strefie czasowej, to jest Madryt, Paryż, Berlin, do tego trzeba się przyzwyczaić. OK. Wybieramy sobie, zacznijmy od roku, czas letni jest, nie, mamy zimowy teraz już. Nie, jaki jest czas letni? Simon, podpowiedz. Zimowy. Dobrze, czyli letni jest wyłączony. Mamy rok 2019. Miesiąc jest 11, dzień jest, o ile się nie mylę, 20. I tutaj Szymon, który nagrywa, będzie mi podpowiadał, jest godzina 12:42. I teraz damy sobie na 43, żeby można było odpalić nagrywanie. Powiedz mi, kiedy będzie 43, ja wtedy nacisnę OK. Słuchajcie, z telefonem, w momencie, kiedy przeskakuje minuta, tak można się zsynchronizować elegancko z zegarem. Można też ten aparat podłączyć do oprogramowania Nikona i tam jest opcja taka, że przy Nikon Transfer bodajże, że ten zegar się synchronizuje wtedy z jakimś zegarem gdzieś w internecie. Czekam na sygnał od Szymona i gotowe. I teraz tak, od razu pojawi się komunikat, że musimy włączyć obiektyw, czyli obrócić tutaj pierścień zoom obiektywu na skropki na najkrótszą, na przykład ogniskową 16. Aparat jest uruchomiony. I w tym momencie zdejmuję też sobie dekielek i aparat będzie pokazywał, że coś tam się w kadrze dzieje. Ale zanim do czegokolwiek dojdziemy, szybko musimy zdecydować, co robimy w ogóle z takimi podstawowymi ustawieniami. W tej chwili aparat jest w trybie totalnej automatyki, ale pomimo wszystko przejrzymy sobie menu i zdecydujemy, które rzeczy włączyć, wyłączyć. Ktoś, kto zna z menu Nikona, nie będzie tutaj jakoś specjalnie zaskoczony, gdyż poza opcjami charakterystycznymi dla bezlusterkowców menu będzie zbieżne z tym, co było w lustrzankach, także jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, no to żaden problem. Gdyby ktoś wcześniej używał innej marki aparatu, po prostu musi przestawić się na kompletnie zupełnie jakby inną filozofię obsługi aparatu. Każda firma tutaj jakby działa po swojemu. I teraz jedziemy sobie. Folder odtwarzania, tutaj wybieramy wszystkie, żeby wszystkie zdjęcia na karcie były dostępne z poziomu aparatu.
opcje odtwarzania. I tutaj, słuchajcie, warto sobie powłączać trochę rzeczy po to, żeby kontrolować obszary prześwietlone, podstawowe informacje o zdjęciu, informacje o ekspozycji, na przykład przegląd, no i czyste samo zdjęcie. Jak kliśniemy OK, wtedy wyświetlając zdjęcie będziemy mieli dostęp do ustawień aparatu. Podgląd zdjęć po zrobieniu, ja na przykład osobiście nie przepadam za tym, dlatego to wyłączę. Aparat nie będzie mi po zrobieniu zdjęcia jego wyświetlał, będę sobie to wywoływał sam odpowiednim przyciskiem przeglądania zdjęć. I tu specjalnie więcej nic nie będę robił, zostawiam ustawienia fabryczne. W menu fotografowania, jeżeli chodzi o takie pierwsze decyzje, to tu uwaga, pomimo że jest to aparat niepełnoklatkowy, mogę go kropować. Mogę go kropować, jak widzicie, do kwadratu. A jeżeli ktoś lubi ten format od razu i chce w tym formacie fotografować, i możemy też robić 16:9, co powoduje, że matryca jest lekko przycięta. To jest fajne dla osób, które sobie oglądają zdjęcia potem na telewizorze, który ma takie proporcje boków i nie chciałyby te osoby mieć zdjęć, które później gdzieś na telewizorze albo wyświetlają boczne z boku paski białe, albo obcinają część zdjęcia. My sobie zostawimy pełny format DX. Jakość zdjęcia. Oczywiście można to ustawić z takiego szybkiego menu, natomiast my sobie tutaj szybciutko wybierzemy RAW plus JPEG Fine, tak żeby mieć obydwa rodzaje plików, to na potrzeby takich zdjęć testowych. Wielkość zdjęcia large, czyli ten największy format, zapisywanie RAW 14 bitów. To wybierą osoby, które potrzebują naprawdę dużej ilości przejść tonalnych, to w szczególności w cieniach, jeżeli pracujemy tam, gdzie mamy kontrastowe oświetlenie, dużo ciemniejszych, jeżeli chodzi o kolorystykę obiektów, to te 14 bitów się przyda, aczkolwiek proszę pamiętać, że to wszystko pracuje wtedy wolniej, potrzebuje więcej mocy obliczeniowej, oprogramowania, które też jest w stanie wyciągnąć te informacje wtedy z RAW-a, bo to ma znaczenie oczywiście dla RAW-a przede wszystkim. Co my tu jeszcze mamy? Balance build, to wszystko jest automatycznie. Przestrzeń barw, ja pracuję w Adobe RGB, czyli ustawiam sobie to tutaj. Oczywiście w przypadku RAW-ów to nie ma akurat jakiegoś tam super znaczenia, aczkolwiek warto dla porządku wszędzie mieć to ustawione tak samo. I teraz tak, z racji, że będziemy oceniali sobie szumy na wysokich czułościach, to oczywiście wyłączymy tutaj wszelkie redukcje szumów, żeby nam oprogramowanie tego nie zmieniło. Tak samo jeżeli chodzi o kwestie poprawiania winietowania. Dyfrakcję też wyłączymy, jeżeli chodzi o kompensację tego wszystkiego. Zobaczymy tak naprawdę, jak sprawdza się ta optyka. I tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o tryb lampy błyskowej, to może być dla niektórych zaskoczenie. Tutaj się pojawia w tym menu właśnie, jak pracuje lampa błyskowa i tu możemy ustawić sobie albo błysk przy zielonym programie oczywiście, albo automatyczny z redukcją czerwonych oczu, albo wyłączyć tą lampę błyskową. I to będzie odpowiednikiem, to w lustrzankach był taki program automatyka, taka pełna, zielona, ale bez lampy błyskowej, czyli taki przekreślony piorunek. W tej chwili robimy to po prostu wyłączając ten błysk. Ja to zrobię, bo kilka zdjęć na zielonym programie postanowiłem jednak wykonać. Tutaj też się pojawia możliwość ustawiania zdjęć pojedynczych, seryjnych. Oczywiście mamy do tego też dostęp pewnie gdzieś tam z wierzchu, ale to później się to okaże. Tu będziemy robili zdjęcia pojedyncze. Jeżeli chodzi o ostrość, mamy do wyboru albo ręczne, albo automatyka pełna. To przy zielonym programie akurat nie dziwi, że nie mamy tutaj możliwości wpływu na ustawienie autofokusa. I teraz uwaga, ten aparat ma tylko i wyłącznie optyczną redukcję drgań i tutaj sobie decydujemy, w jakim trybie ona pracuje. Oczywiście ją sobie zostawimy w trybie normalnym, tylko uwaga, żeby była optyczna redukcja drgań, to obiektyw musi ją mieć. Interwałometr zostawiamy w spokoju, bezgłośne fotografowanie to sobie w pewnym momencie przetestujemy, czyli fotografujemy migawką elektroniczną, a nie mechaniczną. I to na razie wyłącz, czyli będziemy w normalnym trybie fotografować. Filmowanie zostawiamy sobie jako osobną pozycję. I teraz tak, menu ustawień osobistych, autofokus. Tutaj, jeżeli chodzi o tryb ciągłego nastawiania ostrości, trzeba pamiętać, że musimy ustawić priorytet, czy ma najpierw nastawiać ostrość, czy priorytetem jest naciśnięcie spustu migawki. To trzeba sobie przepracować, bo pamiętajcie, jak damy spust migawki, to jest duża szansa na to, że zrobimy trochę nieostrych zdjęć, ale w niektórych sytuacjach warto z tego skorzystać. Teraz tak, z racji, że ten aparat ma ponad 200 autofokusa rozsianych po całej powierzchni kadru, dla niektórych osób może to być po prostu za dużo, dlatego można sobie wybrać po prostu połowę z tego, czyli aparat korzysta tylko z co drugiego pola. Nie wszystkim te wszystkie pola naraz są potrzebne, ale to już jest kwestia osobistego wyboru. Jeżeli mamy to, jak uruchamiamy autofokus, mamy dwie opcje, albo spust migawki, czyli tu jest migawka i przycisk AF-on, mamy taki przycisk. Natomiast jest możliwość korzystania tylko z tego przycisku i wtedy spust autofokusa nie uruchamia. To już jest kwestia też dopasowania tego do własnego stylu pracy.
pola ostrości w pętli, to chodzi o to, że jak dojdziemy do jednej krawędzi, to on przeskoczy nam na drugą i będzie leciał dalej. Opcje pól AF, tutaj też okazuje się, że mamy sporo do ustawienia a propos tego autofokusa, czyli na przykład jak ustawiamy ręczne nastawienie ostrości, jak to działa w przypadku, kiedy mamy wspomaganie autofokusa z dynamicznym polem ostrości, czyli tam, gdzie już się wszystko rusza. To są takie historie, które trzeba sobie po prostu przećwiczyć, włączyć, wyłączyć, zobaczyć, jak się tego używa, dlatego że nikt jakby z zewnątrz nie wejdzie w Was, kiedy będziecie robić zdjęcia i najnormalniej w świecie musicie sami sobie o tym zdecydować. Wspomaganie autofokusa w trudniejszych warunkach oświetleniowych to jest ta dioda, która oślepia pofotografowane osoby. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, dlatego zawsze to wyłączam, aczkolwiek w niektórych sytuacjach faktycznie to może pomóc w nastawieniu ostrości. Pytanie, czy nie zepsuje przy okazji Wam całej zabawy w fotografowanie. Tu zostawiamy sobie dokładne ustawianie parametrów ekspozycji, to się przyda później. W przypadku, kiedy będziemy już ręcznie sterowali ekspozycją, zwróć uwagę, że te rzeczy, które są wyszarzone, to są rzeczy niedostępne w zielonym programie. Przestawiam się w tryb P i proszę bardzo, tutaj pojawiają mi się te opcje. To tak pokazanie, dlaczego tak się dzieje. Tu sobie nie będziemy nic zmieniać, zostawiamy przy ustawieniach tego. Ważna rzecz bez lusterkowca, opóźnienie wyłączenia. I tutaj warto sobie dokładnie przemyśleć sprawę, po jakim czasie aparat będzie się automatycznie nam wyłączał. Jest to spowodowane tym, że bezlusterkowiec w przeciwieństwie do lustrzanki intensywnie zużywa prąd, w szczególności ten tylny ekran podczas przeglądania, odtwarzania, wyświetlania menu. I tu pamiętajmy, że ten czas bezczynności naszej będzie powodował, że aparat wyłączy się, krótko rzecz mówiąc, pójdzie w taki stan totalnej hibernacji. Będziemy mogli go obudzić oczywiście, ale dzięki temu będziemy oszczędzać prąd, czyli dłuższe czasy, szybciej prąd zostanie zużyty na wyświetlanie tutaj tych rzeczy, krótsze czasy, może nas to będzie irytować, że aparat szybko gaśnie, ale z drugiej strony zużyjemy mniej prądu. I to już też metoda prób i błędów. Szybkość fotografowania, fotografowanie wolne, czyli continuous low, czyli tu akurat mamy trzy klateczki ustawione, możemy wybrać też cztery klatki, ale to sobie zostawimy. I uwaga, maksimum w serii, czyli seria nie będzie mogła być dłuższa niż 100 zdjęć, gdybyśmy zdjęcia seryjne wykonywali. Można oczywiście sobie to ograniczyć. To już jest kwestia też, czasami chodzi o to, że niekoniecznie chcemy robić długie serie, możemy sobie to odgórnie ograniczyć. Tryb opóźnienia ekspozycji, coś znanego nam z lustrzanek, czyli tam było to związane z wcześniejszym podniesieniem lustra, tu nie mamy lustra, w związku z czym tu prawdopodobnie chodzi o kwestie związane z migawką, ale jak to dokładnie działa, tutaj to jest już kwestia do sprawdzenia. I teraz uwaga, typ migawki, jak widzicie tutaj są pewne już ostrzeżenia, mamy migawkę automatyczną. I teraz komentarz tutaj, który się wyświetla, to może przeczytam. W zależności od warunków fotografowania aparat automatycznie wybiera między elektroniczną przednią kurtyną a migawką mechaniczną. Natomiast możemy tutaj wymusić elektroniczną przednią kurtynę, natomiast mam niedostępną migawkę mechaniczną. I teraz pytanie tylko, i tutaj bez instrukcji obsługi, ja tej jeszcze pełnej w wersji polskiej nie widziałem, dlaczego to jest wyszarzone i trzeba byłoby to zrobić. Może w komentarzu uda mi się to rozgryźć, bo w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, zostawiamy sobie tutaj oczywiście tą automatyczną, jak on sobie decyduje sam, ale później będę chciał mieć nad tym kontrolę. I teraz tak, możemy sobie zdecydować, na przykład jakie mamy przyciski funkcyjne, będziemy wybierać, że na przykład przycisk funkcyjny decyduje o kropowaniu. Nie musimy mieć dostępnych wszystkich opcji, możemy sobie ilość pól do wyboru zdefiniować. Numerowanie kolejne plików OK. Siatka w wizjerze, linii w kadrze, to jest ta siatka, która pomaga piony poziomy kadrować. Tu sobie ją wyłączymy. Podkreślanie krawędzi, to jest związane z nastawieniem ostrości, więc to już jest kwestia też wyboru, czy komuś to się podoba, czy nie. Są osoby, które są takich rzeczy przyzwyczajone, są osoby, które niekoniecznie są zadowolone z tego, że aparat im dodatkowe rzeczy wyświetla w kadrze. To też jest kwestia bardzo indywidualna. I teraz tak, czas synchronizacji z błysku to jest analogicznie jak w lustrzance, to 1/200 sekundy. Mam tu na myśli oczywiście kwestię migawki mechanicznej, bo taka głównie tutaj będzie używana. Czas migawki to już jest przy pracy z lampą błyskową. Osobny dobór ISO dla lampy błyskowej. To osoby, które korzystają z błysku, będą tym zainteresowane. I teraz tak, osobiste sterowanie. Tutaj mamy możliwość programowania poszczególnych przycisków, które są na aparacie. W stosunku do aparatów zaawansowanych tych przycisków jest tutaj dużo mniej.
ale z drugiej strony musimy sobie, że tak powiem, w pewnym momencie wybrać te rzeczy, elementy sterujące i po prostu zdefiniować. Ale to trzeba używać trochę aparatu, żeby coś tam poustawiać. Ja tutaj nie będę nic zmieniał w stosunku do ustawień fabrycznych. To samo tyczy się menu. No i tu mamy jakby kolejne przyciski, które możemy sobie zaprogramować. Uwaga, w tych aparatach programujemy też pierścień sterujący obiektywu. To, co on ma robić, jak widzicie, on może nam robić kwestie nastawiania ostrości, może nam sterować przysłoną, czyli tak jak dawniej w aparatach pierścień do nastawiania przysłony. On może robić nam kompensację ekspozycji, może nam ustawiać czułość, a może tak naprawdę nic nie robić. To jest bardzo ciekawe, na razie zostaniemy przy ostrości. Wychodzę z tej pozycji. I ustawienia filmowe, tak jak powiedziałem, film omówimy sobie po prostu w osobnej kwestii, tu już dalej nic nie ma. Menu ustawień, zacznę tutaj, włożyłem kartę pamięci, oczywiście ja ją sformatuję, robimy sobie format, to jest zawsze pierwsza rzecz, która dotyczy. Pamiętać proszę, że w przypadku, kiedy będziemy używali dużo na przykład zdjęć seryjnych, czy będziemy filmować w pełnych rozdzielczościach, warto wybrać karty odpowiedniej klasy. Ja w dzisiejszych czasach jestem zwolennikiem kart profesjonalnych, one są dużo droższe, ale przede wszystkim mechanicznie są dużo bardziej trwałe. Tutaj mamy kartę SD. Tym bardziej, że mamy jeden slot, to też wybrać warto raczej profesjonalną kartę niż taką przeznaczoną dla amatorów. Co my tu mamy? Możliwość zrobienia backupu, nie, to nie jest backup, zapisz ustawienia użytkownika, czyli U1, U2. Tu mamy takie dwa ustawienia, to już jest taki set moich ustawień, możemy sobie zdefiniować na przykład, nie wiem, U1 zdjęcia czarno-białe, U2 portret, a tak normalnie ustawiam sobie coś innego, albo tam jakiś inny sport. Tutaj strefa czasowa, jasność monitora, jasność wizjera. Proszę zwrócić uwagę, że jasność obrazu w wizjerze i w monitorze ustawiamy osobno. Możemy sobie też pogrzebać troszeczkę w balansie kolorów, ale raczej na początku bym tym nie grzebał. I teraz wybieramy sobie, w jaki sposób wyświetlają informacje na zewnątrz. To już jest kwestia osobista. Precyzyjna korekta AF, gdyby cokolwiek trzeba było z tym majstrować, chociaż bez lusterkowca, tak to jest mało prawdopodobne, chociaż może się kiedyś zdarzyć. Pytanie, jaki obiektyw użyjemy. I co my tutaj jeszcze? Prawa autorskie, sygnał dźwiękowy. Ja osobiście zawsze wyłączam, nie chcę, żeby aparat wszemobec ogłaszał, że ja tutaj robię jakieś zdjęcia, że piszczy. Nie, to nie dla mnie. Sterowanie dotykowe. Na razie to wyłączę, bo jestem przyzwyczajony jednak do sterowania przyciskami, będę spróbował ten aparat tak obsługiwać. Natomiast dla ludzi przyzwyczajonych, tak pochodna to jest używanie smartfonu, to może okazać się wygodne, ale to też jest kwestia bardzo, bardzo osobista. I uwaga, jest coś takiego jak autoportret. To jest związane z tym odchylanym ekranikiem, mianowicie jest możliwość go odwrócenia w kierunku osoby fotografującej, tam już po stronie, fotografowanej po stronie obiektywu, to pokażemy w pewnym momencie. I co my tu mamy? Tryb samolotowy, żeby można było bawić się w samolocie aparatem. Łączenie z urządzeniem inteligentnym, mam tu na myśli telefon, tablet, czyli możliwość przesyłania zdjęć przez aplikację SnapBridge. Połączyć się można z tym z komputerem, możemy używać pilota bezprzewodowego. I uwaga, jest coś takiego jak tryb niskiego zużycia energii. To jest ciekawe, czyli możemy sobie zdefiniować, że aparat pewnie prawdopodobnie troszeczkę będzie oszczędzał. Mniejszy akumulator niż Z6, Z7 to pewnie też mniejsza ilość zdjęć na jednym akumulatorze. To warto to wziąć pod uwagę. Oczywiście warto zablokować sobie możliwość robienia zdjęć bez karty pamięci. To jest to. No i wersja oprogramowania, jak widzimy, tutaj mamy 1.0, czyli na razie nic, żadnych poprawek, no ale aparat dopiero się pojawił, więc trudno oczekiwać, żeby już w dniu premiery sprzedaży jakieś poprawki były. Menu retuszu, czyli nie mamy na razie zrobionych zdjęć, to też ono jest niedostępne i możemy skompletować swoje własne menu, żeby ułożyć takie elementy istotne dla siebie, po prostu w takie krótkie menu, z którego będziemy często korzystać. No to jest tyle, jeżeli chodzi o samo menu. I w tym momencie jesteśmy w stanie rozpocząć fotografowanie. Te zmiany, które ja zrobiłem, niejako zrobiłem troszeczkę pod siebie, więc tutaj oczywiście osoby, które mają inne upodobania, inne przyzwyczajenia, zrobią to oczywiście tak jakby pod siebie samych. W tej chwili mam aparat ustawiony w trybie zielonym, budzę go, bo poszedł mi sobie elegancko spać. Oczywiście aparat informuje nas, przy jakich parametrach będzie tu wyświetlał. Mamy takie szybkie menu, znane z bardzo prostych Nikonów, ja to nazywam takim menu kafelkowym, ale jak widzimy, jak jesteśmy w zielonym programie, dużo ustawień jest nieaktywnych, to znaczy, że po prostu one są ustawiane automatycznie. O, tutaj sobie wyłączymy lampę błyskową. No i oczywiście możemy sobie takie zdjęcia zrobić. Jak widzimy, tutaj autofokus znajduje ostrość.
pomija nam tutaj ten trawnik na pierwszym planie i wyszukuje i ustawia ostrość na tym budynku. Możemy sobie tutaj troszeczkę bardziej podkadrować, ale tak zrobię kilka zdjęć, będziemy sobie w stanie później ocenić, jak sobie zielony program w takiej pogodzie, widać, że jest tak mało słonecznie, nawet doszła do tego minimalna mrzawka, jak sobie radzi. Ja sobie teraz przejdę na tryb automatyki czasu naświetlania, tak żeby jednak mieć dostęp do wszystkich ustawień. I teraz tak, jeżeli chodzi o kolorystykę, tutaj mam od razu podglądy. Mamy spory wybór łącznie z jakimiś filtrami, ale to sobie zostawimy po prostu jako kolory standardowe. Jeżeli chodzi o balans bieli, dajemy sobie po prostu automatyczny, tego jest kilka rodzajów, ale to już kwestia uznania gustu, tu mieliśmy bohatera pierwszego planu. Ustawienia, które zrobiliśmy wcześniej w menu pozostają, tryb lampy błyskowej, tu się pojawiają funkcje znane już, że tak powiem, z takiej pełnej kontroli, ale my sobie ten błysk tutaj wyłączymy, nie będzie nam w ogóle potrzebny. Jak przyjdzie moment, kiedy z lampą błyskową też zawalczymy, pomiar światła matrycowy stosujemy i uwaga, aktywny delighting ja wyłączę, nie chcę, żeby aparat mi obrabiał zdjęcie, nie będzie ani rozjaśniał, ani przyciemniał, tylko już wiemy, że w pewnych sytuacjach będzie to gorzej niż na telefonie na dzień dobry. Wszelkie Wi-Fi tego połączenia wyłączamy, bo nie chcemy, żeby zużywał się nadmiernie prąd. I tutaj optyczna stabilizacja obrazu, redukcja drgań, to akurat jest uruchomione, przy czym pracuję w tej chwili na statywie, więc ją sobie wyłączę. Autofokus wybieram klasyczny AFS, czyli pojedynczy do scen takich statycznych i wybiorę sobie precyzyjne, malutkie, najdrobniejsze pole autofokusa. I teraz jeżeli ja tutaj się poruszam, to widać takie malutkie, czerwone pole i patrzymy w lewą stronę mniej więcej do tego miejsca, prawą stronę ciągnę do tego miejsca, na tym ciemnym polu pewnie widać. Uwaga, to jest ciekawostka, joystick działa też po skosie, czyli mogę naciskać do góry, mogę naciskać na dół, w prawo i też w lewy róg, jak widzicie po przekątnej idzie, przy czym przesuwanie tego pola ostrości zachowuje się tak, że na początku idzie powoli, a później przyspiesza. To jest taka fajna ciekawostka, w przypadku kiedy tych pól jest bardzo dużo i chcemy przeskoczyć przez spory kawałek, to nawet fajna opcja. No dobrze, czyli ja sobie tutaj wybieram dokładnie miejsce, gdzie ma być ostro, załóżmy, że jednak to jest ten budynek. Ja sobie tutaj to przekadruję troszeczkę, tak żeby faktycznie ten trawnik mi tutaj nie przeszkadzał. Dam sobie o taki kadr. Nie uda mi się zrobić tak, żeby ta architektura tu była prosta, no ale powiedzmy sobie, jest tutaj trochę detali miękko oświetlonych. Mogę sobie tutaj podziałać. I w tym momencie ja sobie steruję oczywiście przy pomocy pokrętła sterującego przysłoną. Ustawię sobie przysłonę 8, mam jedną, tutaj akurat na 80 sekundy wychodzi. I uwaga, miga mi ISO auto, co oznacza, że aparat sam dobiera czułość. Nie chcę tego, więc wyłączam i będę pracował tylko i wyłącznie na ręcznie nastawionym ISO. I w tej chwili mam ISO 100. No to jedziemy. W dół nie da się z tym ISO pójść, nie da się. Najniższe ISO jest 100, no to zrobimy sobie zdjęcie, przy czym tak naprawdę, żeby tutaj wszystko było ok, to powinienem używać tak naprawdę samowyzwalacza albo pilota, żeby aparatem jednak nie poruszyć przy tych dłuższych czasach naświetlania. Tutaj pan przejdzie nam przed obiektywem, nie obszedł nas dookoła, więc musimy zmienić tryb wyzwalania migawki. Żeby zmienić tryb wyzwalania migawki, potrzebujemy mieć do tego dostęp. I teraz pytanie, czy ja sobie to przypisałem pod jakiś przycisk funkcyjny, czy nie. Nie przypisywałem sobie tego pod żaden przycisk funkcyjny wcześniej, nie pomyślałem o tym. Więc tu nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu to zmienić. Dobrze, kwestie zdjęć pojedynczych, seryjnych tutaj akurat się rozwija. Ustawia poprzez to menu ekranowe. Ja przyznam się szczerze, jestem po prostu przyzwyczajony do pokrętu przycisków na zewnątrz i dlatego na pierwszy rzut oka zacząłem szukać, gdzie jest jakiś przycisk do tego, ale po prostu wybieramy sobie tutaj opóźnienie, uwaga, 10-sekundowe, możemy mieć 5-sekundowe, możemy mieć 20-sekundowe, ja wybieram akurat 5-sekundowe i w tym momencie, jeżeli będę chciał zrobić zdjęcie, zwróć uwagę, aparat ustawia ostrość i po 5 sekundach aparat robi zdjęcie. W tej chwili w takich dosyć dziwnych warunkach sprawdzamy, jak sobie taki aparat radzi z wykrywaniem twarzy i oka, bo to jest rzecz, którą Nikon wprowadził sobie u siebie niedawno i teraz popatrzcie, w tym aparacie jest od samego początku. Ja się ruszam, bo aparat jest na statywie, żeby kamera mogła filmować to, co widać w wizjerze.
Szymon tam co jakiś czas naciska spust, natomiast aparat sam w tak zwanym międzyczasie, bez trzymania palca na spuście, stara się śledzić. Te lampki służą do tego, żeby twarz była chociaż minimalnie doświetlona, ale sami wiecie, że te lampki choinkowe są bardzo, bardzo słabe, także sam poziom oświetlenia też nie jest tutaj jakoś specjalnie najwyższy i powinno być widać, jak to pracuje. Najpierw duży kwadrat identyfikacja twarzy, mały kwadracik identyfikacja oka. W większej ilości światła zasadniczo to powinno działać dużo, dużo, dużo szybciej i sprawniej. W tej chwili zrobimy sobie cały set zdjęć, bazując na skoku co jedną działkę od czułości 100 aż do najwyższego HI2, które ma ten aparat. Wybrałem taki dosyć trudny kadr, bo tu mamy chyba co najgorsze może człowieka na przykład w takiej fotografii nocnej miasta spotkać. Reflektory w obiekty, po lewej stronie w ogóle jest flara od jednej latarni. Będziemy mieli F8, tak jak to widać, pierwsze ISO 100 i takie wielosekundowe naświetlenia. Zobaczymy, jak te zdjęcia później będą wyglądać. Ustawiam sobie samowyzwalacz na 5 sekund, tak żeby można było uniknąć ewentualnych poruszeń. Ostrość jest ustawiona na budynek, na ścianę. No to jedziemy. Pierwsze zdjęcie. Tutaj będzie ekspozycja 5-sekundowa. Poszło. Dobrze, i teraz tak, zmieniamy sobie ISO na 200. Ten czas będzie nam się skracał oczywiście za każdym razem dwukrotnie. Znowu 5 sekund odliczenia. Zdjęcie. Jedziemy ISO teraz 400 i tak dalej, aż do najwyższego ISO, jakie ma ten aparat. I na koniec mamy te podbite czułości, czyli HI1 to będzie tam około 100 tysięcy. I HI2, czyli około 200 tysięcy ISO. Ale to tak zwane czułości niekalibrowane, w związku z czym tutaj pewnie wesoło nie będzie. Ale gdybyśmy chcieli sobie tak zobaczyć, no to faktycznie na tym, nawet na miniaturce widać, że to HI2 wygląda tak sobie. HI1 o dziwo coś tam widać, ale na 51 tysięcy, tak z ciekawości, jak moglibyśmy sobie powiększyć, zwróćcie uwagę, przypominam, że odszumianie jest wyłączone. No tak na pierwszy rzut oka nie jest źle, jak na taką wysoką czułość, tak małą ilość światła. Tu zwróćcie uwagę, jeżeli Szymon pokaże szerszy kadr, ten budynek, ta ściana budynku, który fotografujemy tutaj, zresztą to widać może też tutaj przez wizjer, nie jest oświetlona, to jest tylko światło rozproszone od latarni ulicznych. Na komputerze w dobrym oprogramowaniu, w powiększeniu 1:1 zobaczymy, jak to w szczegółach wygląda. Z racji, że zrobiło się tak mrzawkowo trochę i zimno, założyłem rękawiczki, tak z ciekawości, bo aparat jest w ogóle w trzymaniu dosyć mały, ja jestem przyzwyczajony do większych body, więc musiałbym mieć trochę czasu na to, żeby się przyzwyczaić. Jest, no jak na body niepełnoklatkowe przystało, nie jest wielką maszyną. Natomiast, no właśnie, przyciski są tak rozmieszczone, ja tu mam dosyć grube rękawiczki polarowe, że da się tym obsługiwać. Oczywiście trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby trafić w odpowiednie przyciski. Ja w tej chwili aparat ustawię pod zdjęcia seryjne, ciągły autofokus i spróbuję zrobić takie zdjęcia z rozmytym tłem. To nazywa się to paningiem. W tym celu też ustawię sobie odpowiednio, że tak powiem, czas naświetlając. Za chwileczkę to wszystko powiem. Czyli ustawiam zdjęcia seryjne. W tej chwili mam AFC, czyli Continuous. Wybiorę sobie troszeczkę szersze takie dynamiczne pole ostrości, tak żeby było kilka pól na raz, żeby większe szanse na wtrafienie w obiekt były. Zmienię sobie na tryb S i ustalę jedną, powiedzmy sobie, 25 sekundy. Te samochody nie jeżdżą tutaj jakoś tak dramatycznie szybko. Ja też nie mam tyle obiektywu, więc tego tła rozmytego tutaj będzie całkiem sporo. Pole ostrości dam na środek, będzie mi w ten sposób łatwiej. I ustalę sobie ISO na poziomie gdzieś tak mniej więcej, no tutaj 10 tysięcy musi być w tych warunkach oświetleniowych, żeby
to wszystko się działo. No i zobaczmy, jak to wygląda. Złapię sobie jakiś jaśniejszy samochód. Zobaczymy, jedzie. Dobra, jedna seria, coś jeszcze następnego wyjedzie. Skończyło się, ja sobie tak szybciutko luknę, zobaczmy, czy udało się. No, jeżeli Szymon jesteś w stanie pokazać to do kamery. Przy przeglądaniu na komputerze można by, jak widać, to śledzenie, ja tu nie pokazuję całej serii może, ale aparat trzyma ostrość na tym samochodzie, to jest poprzednia seria. Cała ta sekwencja wygląda w ten sposób i na pierwszy rzut oka widać, że autofokus na pewno się sprawdził. No pytanie, czy moja ręka się sprawdziła przy 1,20 sekundy, ale to zadziałało. Jest jeszcze jedna opcja zdjęć seryjnych. I ja tu w tej chwili ją sobie włączę, tak zwana rozszerzona. Spróbujemy zrobić jeszcze raz taką seryjkę, tylko musimy coś szybko przejechać. No tutaj szybkość działania tych zdjęć seryjnych jest dużo większa i przyznam się szczerze, jakby pierwszy raz robiłem akurat w tym trybie. No to tutaj akurat, jeżeli będzie, nie wiem, czy Szymon widać na kamerze, ilość tych zdjęć, tutaj akurat aparat pracował szybciej. Znowu ostrość na samochodzie jest trzymana przy 1,25 sekundzie, to ja już tutaj troszeczkę swoją ręką nabruździłem, ale spróbujemy zrobić jeszcze jedną serię. Zobaczymy, jak to będzie, zaraz samochody ruszają. Nie, to akurat na złość wszystkie, które mnie interesowały, skręcają. No tak to czasami wygląda, jeżeli chodzi o takie fotografowanie. Może coś z drugiej strony przyjedzie, to wtedy będę w stanie to zrobić. O, jakiś motocykl jedzie, może się uda. Tylko będzie malutki. Dobra. Jak wygląda fotografowanie w tym wolniejszym, szybszym autofokusie? Ja postaram się pokazać, także Szymon będzie filmował tutaj ekran. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. W przypadku aparatów z elektronicznym wizjerem problemem może być kwestia odświeżania przy zdjęciach seryjnych. Przynajmniej tak to kiedyś bywało. Zobaczymy, jak to jest w tym aparacie. Mamy dwie jakby prędkości tutaj, przepraszam, nie to nacisnąłem co trzeba. Jakby dwie prędkości seryjne. Wybiorę sobie te normalne i zobaczmy, jak to wygląda. Samochody jadą, ja robię. Obraz znika na chwilę w sposób jakby zauważalny. Ale generalnie rzecz biorąc, gdybyśmy prowadzili obiekt, wiadomo, o co chodzi. Dobrze, teraz odpalam sobie te seryjne rozszerzone, czyli tu mamy większą prędkość i jedziemy. I tu zwróćcie uwagę, że tego przyciemnienia takiego praktycznie w ogóle nie było. Tak więc w zależności od tego, ile klatek na sekundę, w jakim trybie będziemy chcieli, możemy jedno albo drugie wykorzystać. Do tych rzeczy na pewno trzeba się przyzwyczaić. I kwestia tego zniknięcia obrazu, kiedy prowadzimy poruszający się obiekt. Zresztą tak jak w lustrzance też mamy przysłonięcie, więc to jest kwestia wypracowania sobie takiego ruchu ręki, który będzie w stanie śledzić poruszający się obiekt. Tak to wyglądało. O lustrzance nie wspomnę, ale bez lusterkowiec z migawką mechaniczną. Z migawką mechaniczną hałasuje tak. Jest cicho, ale można jeszcze ciszej. Ja włączam bezgłośne fotografowanie. I jest tak. Zrobiłem całą serię zdjęć i nie było mnie słychać. No dobrze, Z50, taki szalony trochę, nazwijmy to test, ale praktyczny. Trochę zdjęć w dzień, ładowanie akumulatora na full.
Reszta zdjęć już po zmroku, no o tej porze roku akurat stosunkowo szybko robi się ciemno, więc warunki jak na sprawdzanie takiego aparatu przeznaczonego dla amatorów dosyć ciężkie. I powiem szczerze, mając doświadczenie w używaniu naprawdę bardzo wielu aparatów, mogę powiedzieć, że ten aparat daje radę. Nie oglądałem jeszcze tych plików w komputerze, także wiesz, w detalach się okaże, jak wygląda z poziomem szumów, z ostrością, z trafianiem ostrości. Ale też nie znam na pamięć całej specyfikacji tego aparatu, no bo tu by trzeba było dokładnie przeżyć instrukcję obsługi i jeszcze raz dokładnie przestudiować, co ten aparat ma, czego nie ma w porównaniu na przykład do lustrzanek, które znamy, że tak powiem, czy innych bezlusterkowców. Ale generalnie rzecz biorąc, aparat działa. W tych warunkach, takich jak widać, nastawia ostrość. Pomimo tego obiektywu, który nie jest jakoś rewelacyjnie jasny, da się robić zdjęcia. Tak jak ja oglądam tutaj na ekranie, tak jak Szymonowi nawet teraz robiłem pod światło parę zdjęć, tak jak mnie on tu filmuje. Aparat nastawia ostrość, trafia z tą ostrością. Tu mam czas naświetlania 1/125 sekundy. Oczywiście ISO jest 25600, to jest dosyć drakońskie ISO. Ale z drugiej strony, jak się chce robić zdjęcia w takich warunkach, no to czasami trzeba tak wywindować. Ktoś by powiedział, no ale jaśniejszy obiektyw. No ale jaśniejszy obiektyw to jest z kolei mniejsza głębia ostrości. Coś za coś. Tak naprawdę po obejrzeniu plików będzie wiadomo dokładnie, na czym to polega. Nie zawsze i wszędzie będzie można fotografować w takich warunkach, bo to nie jest idea fix dla wszystkich, ale skoro aparat daje radę w nocy w mieście, to w ciągu dnia, nawet przy kiepskiej pogodzie, myślę, że naprawdę będzie to dużo, dużo, dużo lepiej. Na pierwszy rzut oka jest ok. Brakuje mi paru takich drobiazgów, ale no z drugiej strony nie mogę mieć pretensji, że w aparacie, nie wiem, nie ma dwóch gniazd pamięci, że nie obsługuje bezprzewodowo, natywnie nie ma wbudowanej obsługi błysku bezprzewodowego. To są rozwiązania dla bardziej zaawansowanych osób, nawet czy nawet czasami dla tych, którzy zarobkowo traktują fotografię, a ten aparat summa summarum nie jest skierowany do tych osób. To przynajmniej takie jest moje mniemanie. Więc jeżeli ktoś potrzebuje aparatu małego, lekkiego, z małym obiektywem, ale jednak o całkiem sporych możliwościach, wydaje mi się, że to będzie całkiem fajne rozwiązanie. Jeżeli kogoś tylko stać na to, to polecam. Możemy teraz obejrzeć sobie pliki, które wykonaliśmy aparatem Z50 bezlusterkowcem Nikona. Może zaczniemy po prostu od takiego przeglądu czułości od najniższej, czyli tutaj od 100, do tej najwyższej, rozszerzonej HI2, bo taki jest zasięg tego aparatu. Po prostu zobaczmy, jak to po prostu wygląda. Powiększymy sobie tutaj takie zdjęcie, tak żebyśmy mieli obok informacje dokładnie, przy jakich parametrach zostało zrobione. Tutaj mamy ISO 100. Jak widać na zdjęciu, pogoda, kiedy wykonywałem te zdjęcia, nie była za specjalna, ale powiedzmy, to takie bojowe warunki pozwolą nam ocenić jakość tego zdjęcia przy bardzo miękkim oświetleniu. Równocześnie warto tutaj zaznaczyć, że takie parametry jak odszumianie były wyłączone w tym aparacie, w związku z czym uzyskujemy taką natywną jakość tego pliku. No i po prostu nie pozostaje nic innego jak powiększyć. Uzyskujemy sobie powiększenie 100% przy ISO 100, jak łatwo się domyśleć, nie ma specjalnie się czego czepiać. Powierzchnie jasne i ciemne są gładkie, można przeczytać wszystkie drobne literki. Ostrość krawędziowa na takim natywnym pliku, tutaj bez żadnych dodatkowych zabiegów, jest ok. Liście osobne są, gałązki osobne, widać te krawędzie, wszystkie są wyraźne. Tu się nic nie rozjeżdża. No dobrze, jedziemy w górę. Mamy już obraz 200 ISO i powiedzmy sobie szczerze, specjalnie jakoś też tutaj nie widać na pierwszy rzut oka, ani też jak się dokładnie przyjrzeć, żeby coś się dramatycznego wydarzyło. A używanie takich czułości jak 200, czy teraz właśnie 400, przy takiej pogodzie nie powinno nikogo zaskakiwać i to będą normalne, użyteczne czułości. Aczkolwiek powiem szczerze, że w momencie, kiedy przeskakujemy na 400, coś tam zaczyna się dziać, ale to są naprawdę, bo pojawia mi się tutaj, ja to mogę powiedzieć na ekranie o dużej rozdzielczości, na którym to oglądam, bo oglądacie to w wersji co najwyżej HD, już taka bardzo delikatna fakturka na płaszczyznach się pojawia, ale to jest naprawdę z punktu widzenia, nie wiem, gigantycznych powiększeń i to nie przekracza tego, co spotykamy w innych aparatach, nawet w lustrzankach bardziej zaawansowanych. No dobrze, idziemy dalej. 800 ISO wprowadza już nam pierwsze symptomy pod tytułem pojawia się struktura ziarnista.
Jakby się dokładnie przyglądać, to tutaj na tych jasnych powierzchniach, w szczególności na tej nieco ciemniejszej, widać już pojawienie się pewnej takiej jakby struktury, faktury. Ale to kompletnie ginie w takich obszarach, które pokazuję w tej chwili łapką. To widać na takich dużych, średnio, nazwijmy to średnio, w średnich tonach powierzchniach. Ale absolutnie nie powoduje to ani utraty jakości, ani ostrości konturowej. To, co tutaj można zrobić, tak naprawdę plik jest w pełni wykorzystywalny. No dobrze, idziemy wyżej. 1600 ISO, no to już wyraźnie tutaj pojawia się nam coś, co już możemy nazwać takim szumem, który będzie miał znaczenie. Chociaż tutaj na tych gałęziach widać, że dalej mamy tą ostrość konturową i tutaj te wszystkie rzeczy dosyć wyraźne, aczkolwiek powierzchnie gładkie uzyskują już taką wyraźną strukturę, nazwijmy to ziarna. Przy czym ciągle jeszcze można powiedzieć, że nie widać gołym okiem takiej faktury kolorowej mozaiki, którą niektórzy kojarzą z szumem. To na razie widać tą taką powierzchnię jakby ziarnistą. No dobrze, jedziemy sobie na... To akurat chyba błąd był mój i zrobiłem ISO 4000, no ale okej, przy 4000 ISO miało być 3200. Niewielka różnica, aczkolwiek wyraźny już spadek jakości obrazu. To widać, no po pierwsze oczywiście na tych tutaj gładkich powierzchniach, tu w pierwszej kolejności to jest zauważalne, ale także jeżeli weźmiemy sobie czytelność drobnych szczegółów. Jeżeli kontrast między powierzchniami jest duży, tak jak tutaj przy tych gałęziach, to nie wpływa jakby na czytelność obrazu, ale w momencie, kiedy weźmiemy już sobie taką fakturę jakby powtarzalną, mozaikę, gdzie są drobne kreski, o tak jak tutaj na tym chodniku, czyli tutaj tej kostce brukowej, no tutaj tu na obraz zaczyna się nam odrobinkę zlewać. Przy 6400 ISO to szum już jest wyraźny, ale dalej, chociażby tutaj po tych literach na reklamach na rowerach, można stwierdzić, że obraz jest jeszcze jakby wykorzystywalny. Tutaj mamy elegancko krawędzie dalej zachowane, nic się nam nie gubi. I to jest ten jeszcze poziom szumu, który potencjalnie nadaje się do usuwania przy pomocy aplikacji. Na poziomie oczywiście RAW najlepiej to robić. I ten obrazek stanie się, myślę, że całkiem użyteczny. No to idziemy w górę. 12800 to jest wyraźny spadek jakości obrazu, bo tu już się pojawia ta kolorowa mozaika. I to, co da się zauważyć, zaczynają się gubić taka ostrość krawędziowa na drobnych szczegółach. Tutaj na tych gałęziach widać przede wszystkim takie rozmycie tych krawędzi. Te gałązki już nie są takie wyraźne jak przy tych niższych czułościach, aczkolwiek znowu dalej powiem, przy takich ogólnych planach, tam gdzie nie ma, nieistotne są detale, taki obrazek może być użyteczny, ale tu już proszę zwrócić uwagę, chociażby przy tym adresie tutaj, przy tej szóstce, spada nam ostrość drobnych szczegółów, ostrość, wyraźność, czyli to, co normalnie się dzieje przy wysokich czułościach. Przez szum gubimy drobne detale obrazu. Przypomnę, że cały obraz wygląda w ten sposób. Bądźmy tutaj sprawiedliwi, oglądamy powiększenie 1 do 1, 100%. I jak zrobimy sobie mniejsze, całość obejrzymy w tej rozdzielczości, w jakiej teraz to widać, to nie wygląda to tak źle, no ale jeżeli zaczniemy oglądać bardzo drobne detale, no to ten spadek tutaj ostrości i szczegółowości obrazu będzie zauważalny. No to idziemy w górę, 25000 ISO, to już jest wyraźny poziom szumu. Kompletnie straciliśmy tutaj fakturę tego bruku. Zaczynamy gubić już duże litery. Znaczy gubić może nie tyle, że są nieczytelne, ale już są gorzej czytelne. Tak już dla porównania znowu sobie zrobimy rzut na całość. Znowu, całość nie wygląda tragicznie, nawet powiedziałbym, wygląda nieźle jak na czułość 25600 przy kiepskiej pogodzie, ale no tu już, że tak powiem, te drobne detale zaczynają się nam rozmywać. Te gałązki wcześniej były wyraźnymi czarnymi kreskami, tutaj przypominam, przekazuję to łapką, a teraz no raczej mamy wrażenie tej gałązki niż czegoś dokładnego. No dobrze, idziemy sobie dalej. 51000, no to już jest ewidentnie bardzo wyraźny szum ze wszystkimi jakby aspektami jego działalności. Zwróć uwagę, że jakby przez to, że to jest takie mocne zaszumienie, zniwelowała nam się różnica w oświetleniu tej i tej ściany tego budynku. No, tutaj już adres przestał być czytelny. Te gałęzie praktycznie straciliśmy, jeżeli chodzi o detale, i tu nawet odszumianie podejrzewam, że nie pomoże specjalnie, zgubimy po prostu część tego. Cały obrazek jest widoczny, ale no tutaj o drobiazgach, detalach, fakturach no jakby nie ma już mowy. No ale to jest, słuchajcie, 51000 ISO. I to bez żadnego odszumiania, które byłoby ekstra włączone. No to pozostaje nam teraz wywindować się na poziom H1 i H2. Zwróćmy uwagę, że teraz wchodzimy w tak zwane czułości rozszerzone. Ja przeskoczę o 2, bo to jest właśnie to H1.
To jest ekwiwalent 100 tysięcy ISO, tam oczywiście podaję to w zaokrągleniu. To jakość obrazu, powiedzmy sobie, już jest umowna, no ale powiedzmy w desperackich sytuacjach, gdyby doszło do czegoś takiego, no to okej, ale powiedzmy sobie, w ciągu dnia takiej czułości raczej nikt używać nie będzie potrzebował, bo tutaj potrzebowaliśmy przesłony 14, żeby czas zbić do 1/2000 sekundy. No ale to, tak ta czułość zachowuje się w tych warunkach. No i teraz słuchajcie, max, czyli 200 tysięcy ISO, czyli HI2, to jest już o 2 stopnie rozszerzona czułość. No tutaj powiedzmy sobie, możemy mieć raczej wrażenie, że coś widać na zdjęciu, aczkolwiek ogólne zarysy, to wszystko jest zachowane, zobaczmy to w powiększeniu, tutaj o detalach już w ogóle nie ma mowy i mamy szum w pełnej okazałości. No ale umówmy się też, że w pewnych sytuacjach mogłoby dojść do tego, że uznamy ten obrazek za w jakiś tam sposób zasadny. To są zdjęcia zrobione w dzień, przy, tak jak tutaj pokazałem, takiej średniej pogodzie, w dzień słoneczny nie bylibyśmy w stanie wyjść na tak wysokie czułości, więc może w takim razie wypadałoby zobaczyć, jak ten aparat zachowuje się przy warunkach, że tak powiem, no jeszcze trudniejszych warunków oświetleniowych, czyli kompletnie po ciemku. To jest akurat zdjęcie wykonane w nocy. Znowu uzyskamy sobie tutaj powiększenie takie 100%, weźmiemy sobie o taki obszar, gdzie jest trochę cienia, trochę światła. No i to jest 100 ISO. No tutaj zgodnie z oczekiwaniami wszystko mamy gładziutko. Idziemy sobie na 200 ISO i w tym momencie proszę zwrócić uwagę, dalej się nic nie dzieje. Przy 400 jest też w zasadzie całkiem nieźle. Tu już mamy długie czasy naświetlania. Pojawiają się samochody, przejeżdżają tramwaje obok. Jesteśmy na 800 ISO i tutaj tak bez specjalnych szaleństw, jeżeli chodzi o szum, aczkolwiek jeżeli weźmiemy sobie takie ciemniejsze fragmenty obrazu, no tu już się pojawi ta struktura ziarnista. Przy 1600 ISO, ja myślę, że to ono tu się jakoś super specjalnie nie różni od 800. Widać niewielkie, ale naprawdę niewielkie zwiększenie tego poziomu szumu. No i przy 3200 ewidentny następuje skok, jeżeli chodzi o pojawienie się takiej faktury, struktury obrazu zaszumionego. Ale to jest taki skok, który jeżeli sobie pomniejszymy to zdjęcie, dalej jest w zasadzie niewidoczny. Więc słuchajcie, w takich warunkach, jak tu widać, nocnego miasta przy oświetleniu ulicznym, to 3200 jest całkiem użyteczną czułością, przy której można śmiało sobie fotografować. No ale skoczmy sobie na 6400. Tak ogólnie na obrazie niewiele widać, powiększamy sobie, jest już widoczna struktura. No i co tutaj dużo ukrywać? Tam, gdzie jest mniej światła, następuje już utrata jakichś tam detali, szczegółów obrazu, krawędzi. No tam po prostu nie ma nic oświetlonego. Tam, gdzie jest światło, zachowujemy jeszcze zarysy tych krawędzi. No ale to każdy, kto fotografuje w taki sposób bardziej świadomy, wie, że no, wzrost szumu i utrata jakości obrazu no, przy wysokich czułościach jest zależna od ilości światła i tutaj ewidentnie to widać. No dobrze, idziemy na 12800, tutaj już zaczynamy tracić co delikatniejsze detale. Tutaj fajnie to widać na tej fakturze budynku, tutaj gdzie mamy te elementy architektoniczne, tutaj są takie linie, które już są zgubione, te grubsze zostają, te cieńsze trawy całkowicie nam się tu zatracają, ale jeżeli znowu zobaczymy sobie cały obrazek, nie wygląda to też znowu jakoś tam tragicznie, do dużych powiększeń może to się specjalnie nie nadaje, jeżeli chcielibyśmy mieć obraz bez szumu, no ale żeby zrobić zdjęcie na potrzeby, nie wiem, 2000 pikseli, to jak najbardziej jest to ciągle użyteczne. No dobrze, mamy 25600, tu już jest ewidentna różnica, to już ma wpływ tutaj na kontrast, także jakby kolorystyka obrazu, ale to jest pojawienie się tego kolorowego szumu. Tutaj to wszystko zaczyna przyglądać taką mozaikę, już w ciemniejszych partiach obrazów ewidentnie widać kolorowe ciapki, mocny szum, utrata detali, szczegółów. Tam, gdzie jest jaśniej, no też nie, bo powiedzmy sobie, nie ma jakiejś rewelacji, ale z drugiej strony 25600 to jest całkiem wysoka czułość, mało oświetlenia, bo to jest miasto, nocą. Pomimo, że te latarnie teoretycznie dają dużo światła, z punktu widzenia fotografii tak to są słabe źródła światła. No i słuchajcie, to jest zdjęcie zrobione przy przysłonie 8, to więc daje to 1/50 sekundy. Więc gdybyśmy otworzyli przysłonę, nie wiem, do 4, możemy z czułością zejść i fotografować z ręki na poziomie 1/100 sekundy. To naprawdę daje spore możliwości, jeżeli chodzi o zabawę w taką nocnego fotografowanie reporterzu nocą w mieście i okazuje się, że wcale super jasne stałki nam tutaj nie są jakoś specjalnie potrzebne. No dobrze, 51 tysięcy ISO, no to już widać ewidentnie ogólny spadek jakości obrazu i tutaj w ciemniejszych partiach obrazów nie ma co tam oczekiwać jakichś szczegółów.
tam, gdzie jest super jasno, jeszcze coś możemy zrobić. Gdyby usunąć ten kolorowy szum, uzyskamy po prostu mocno zaziarniony obraz. To też może być użyteczne ze względu na jakiś tam klimat. No i teraz wskoczymy na H1. No tutaj powiedzmy sobie szczerze, ortodoksi jakości nie mają czego szukać, ale gdybyśmy sobie to zdjęcie zmniejszyli po usunięciu szumu, mniej więcej będzie wiadomo tak naprawdę, co było na zdjęciu, i ci, którzy znają miasto, w którym te zdjęcia były robione, będą w stanie rozpoznać miejsce. No ale przy już 200 tysiącach, czyli przypomnę, jest to HI2, czyli o 2 stopnie rozszerzona czułość, w tych warunkach oświetleniowych ewidentnie już tutaj gubimy wszystko, co jest w cieniach, to górna część obrazu, natomiast w dolnej części obrazu, no powiedzmy sobie umownie, możemy próbować odgadnąć, co jest. Tak wygląda przekrój przez możliwości tego aparatu, jeżeli chodzi o jakość i czułość w dzień i w takich warunkach wieczornych. Pozostaje nam jeszcze tylko, ja tu robiłem tak naprawdę sporo zdjęć seryjnych, próbowałem sprawdzić, jak ten aparat będzie się sprawował w paningu. Niestety nie miałem dłuższego obiektywu, w związku z czym te zdjęcia są takie mocno, że tak powiem, ogólne. Autofokus, powiedzmy sobie, radził sobie nie tak źle, ale żebyśmy mogli to sobie ocenić, ja przejdę na seryjkę zdjęć zrobioną w dzień, bo już mówimy to o autofokusie, a później jeszcze wrócę do kilku zdjęć zrobionych sobie wcześniej. I teraz proszę popatrzeć, jesteśmy przy trasie może nie szybkiego ruchu, ale tam, gdzie samochody jadą nieco szybciej niż normalnie. I tutaj popatrzmy sobie na tą taksówkę w takim ogólnym rozrzuceniu. Łapiemy ją sobie i tak naprawdę te zdjęcia, ona mi śmignęła bardzo blisko mnie, więc to wcale nie było takie łatwe. Nie ma tak, że wszystkie zdjęcia mają w punkt trafioną ostrość. Tutaj już autofokus przeskoczył nam na barierkę. Ale tak naprawdę większość zdjęć z tej serii jest trafionych. Co przy takim śmignięciu z odległości kilku metrów nie wydaje się być jakimś złym wynikiem. No ale też powiem szczerze, mogłoby być lepiej. No ale tutaj z drugiej strony znowu niski kontrast stosunkowo niekiepsy, znaczy nieciekawe warunki oświetleniowe. Zwróćcie uwagę, że to jest, żeby to zdjęcie zrobić, żeby mieć jakiś sensowny czas naświetlania, żeby oceniać tutaj krawędzie tego wszystkiego, musiałem ISO wywindować aż do 16000 ISO. Dzięki temu w taką pogodę miałem 1000 sekundy. Tak więc tutaj na jakość tego obrazu ma też wpływ czułość i tutaj już będzie widać ewidentne zaziarnienie. No ale akurat tego dnia, kiedy robiłem te zdjęcia, była taka, nie inna pogoda. Gdybym nie miał aparatu, w którym mogę pracować swobodnie na tak wysokich czułościach, tego zdjęcia po prostu bym w ogóle nie zrobił. Więc to jest coś per saldo na plus tej konstrukcji. No i jeszcze tylko w takie, powiedzmy sobie, już ekstremalne warunki oświetleniowe. Zobaczmy takie oświetlenie parkowe, to już jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słabe światło. Ja sobie zrobię tutaj bardzo mocne powiększenie. Jesteśmy przy czułości 25600. No i tak to wygląda. No jak widać tutaj literki, to wszystko już jest nieczytelne. Duże litery są czytelne, mamy wrażenie liści. Ale słuchajcie, to jest zdjęcie zrobione w warunkach takich, powiedzmy sobie, reporterskich, czyli raczej nie oczekujemy tutaj super drobnych szczegółów. Tutaj 25600 z bliska już mamy. To zdjęcie było przy 1:30 sekundy. Tutaj proszę wziąć pod uwagę też, że to jest takie zdjęcie, to jest zdjęcie wykonane z ręki. I jak na 1:30 sekundy plus stabilizacja i czułość 25600 ISO, to ta czytelność tych liter na tej tablicy, przypomnę, tak wygląda całe zdjęcie, jest całkiem niezła. Tu już mamy 25600, 1:40 sekundy, troszeczkę jaśniejszy kadr. Też zdjęcie z ręki. Tu jakąś seryjkę zrobiłem, no i tu powiedzmy sobie, zmiana kadru też jakby robi swoje. Więc do takich zdjęć, powiedzmy sobie, gdzie możemy, był też nieco krótszy czas naświetlania, gdzie możemy sobie pozwolić na warunki w trudnych, znaczy na fotografowanie w trudnych warunkach oświetleniowych, ten aparat wydaje się być naprawdę całkiem przyzwoitym rozwiązaniem. I dla osób pracujących przy skąpym oświetleniu, ta jakość powinna być w miarę zadowalająca. Co warto zauważyć, dzięki tak wysokim osiągom, jeżeli chodzi o czułości, tu już przestajemy być niewolnikami super
super jasnych obiektywów. Ja wiem, oczywiście ortodoksi teraz powiedzą, że super jasny obiektyw jest niezbędny, bo to jakość w ogóle i tak dalej, ale z drugiej strony pamiętajmy, nie każdy robi wystawy, nie każdy robi powiększenia na całą ścianę i tutaj ten kitowy obiektyw, to było robione obiektywem, który jest w standardzie dołączany do tego aparatu, tak zwany naleśnik, wszystko wychodzi jak najbardziej okej. Okay. Znaczy z punktu widzenia amatora, początkującego amatora, kogoś, kto się chce po prostu pobawić fotografią, ten aparat wydaje się spełniać jak najlepsze takie wymagania. Bo powiedzmy sobie też szczerze, Z50 raczej nie jest aparatem przeznaczonym dla zawodowców. To jest prosty aparat. Gdybym miał go porównywać do nie wiem, linii lustrzanek Nikona, to będzie bardzo trudne, dlatego że z jednej strony chciałbym powiedzieć, że aparat byłby blisko 7500, ale z drugiej strony im bardziej wgryzam się w specyfikacje i po każdym dniu zabawy z tym aparatem, dochodzę do wniosku, że jemu bliżej jest raczej do 5600. Z bardzo prostego powodu. Z50 nie obsługuje natywnie sterowania bezprzewodowego lampami błyskowymi. Co powoduje, że no nie mogę go zaliczyć do klasy tej dla zaawansowanych amatorów, którzy z błysku korzystają, chcieliby sobie zbudować studio. Co prawda można sterować przy pomocy optycznego sterowania tym aparatem, ale trzeba dołączyć albo zewnętrzną lampę błyskową, albo sterownik. No, dokładnie analogicznie tak jak to jest właśnie w serii 5000, jeżeli chodzi o aparaty, czy tam seria 3000. No ale 3000 to powiedzmy sobie w lustrzankach to już jest ten dolny level bardzo, bardzo, bardzo prostych aparatów. Więc ja myślę, że dla kogoś, kto chciałby mieć mały, zgrabny aparat, który bardzo nawet w trudnych warunkach oświetlonych zrobi przyzwoite zdjęcia, ale nie zamierzamy tego powiększać do takich gigantycznych rozmiarów, to będzie okej. Oczywiście te wysokie czułości nie zastąpią nam lampy błyskowej w trudnych warunkach oświetleniowych, jeżeli chcielibyśmy mieć zdjęcia naprawdę wysokiej jakości. Aczkolwiek reportaż w domu, w takich warunkach światła zastanego, jest możliwy. Zdjęcia będą wyglądać tak, jak będą wyglądać, czyli będą zależne od tego, jakie oświetlenie jest w pomieszczeniu. Jeżeli oświetlenie będzie brzydkie, no to i zdjęcia też będą brzydkie. Natomiast technicznie to zdjęcie da radę. Tutaj jeszcze pokażę kilka zdjęć Szymona, który nagrywał to wszystko na tle kawiarni. Oto może nie najszczęśliwsze zdjęcie, ale popatrzcie sobie, to zdjęcie zrobione na 25600 ISO. Widać detale takie grubsze w cieniach. Z tyłu mamy rozświetloną kawiarnię, gdzie też w zasadzie jakoś specjalnie się nam to wszystko nie rozjechało. Widać tutaj, że co jest. Głębia ostrości przy przysłonie 5-6 jest całkiem spora. Twarz Szymona jest, widać, że ma słuchawki, włosy, więc to jest zdjęcie pod światło zrobione, w związku z czym jakby też dynamika tej sceny jest całkiem spora i ten aparat w jakiś sposób sobie z tym wszystkim poradził. W tych warunkach, które tutaj widzicie, czy powiedzmy sobie stoimy tyłem do dużych szyb kawiarni, uzyskałem czas 0,01 sekundy. To jak na zdjęcie z ręki o tej porze w takich warunkach jest naprawdę całkiem niezłe. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o ceny jakości aparatu, można by oczywiście dużo jeszcze pokazywać, ale myślę, że to Wam, naszym widzom, pozwoli wyrobić sobie jakieś pierwsze zdanie na temat tego aparatu, nie na bazie testów laboratoryjnych, tylko takich zdjęć wykonanych w rzeczywistości. Zdjęć, które będziecie robić w przeróżnych warunkach, nie zawsze idealnych. I jasne jest też to, że to, co ja tutaj zobaczyłem, będzie odbiegać od testów laboratoryjnych, no ale z drugiej strony to, co fotografujemy i to, w jakich warunkach fotografujemy, to nie jest laboratorium, tylko nasza właśnie prosta rzeczywistość. W tym teście, który zrobiłem za pierwszym razem, udało mi się wyciągnąć z tego aparatu dosyć sporą, bo ponad 1000 zdjęć zrobiłem na jednym akumulatorze, ale faktem jest, że było zdjęć dużo seryjnych. W normalnych warunkach udawało mi się potem wyciągnąć tak ponad 300-400 zdjęć z jednego akumulatora, aczkolwiek kiedy złapał mróz, ta ilość spadała mniej więcej tak do 100-kilkudziesięciu zdjęć. No ale tu mówimy o bardzo niskich temperaturach, gdzie no, jakby sprawność każdego akumulatora leci nawet na szyję. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą Z50. Jeżeli podobają Wam się materiały, które realizujemy, jeżeli macie ochotę nas oglądać, lajkujcie, subskrybujcie, zaglądajcie na naszego Facebooka i wszędzie, gdzie tylko nas widać. Pytajcie pod komentarzami. Ja myślę, że na temat tego aparatu jeszcze sporo będzie można dopowiedzieć, ale to już po prostu zadawajcie pytania, postaram się na nie sukcesywnie odpowiadać. Dzięki serdeczne.